Posłowie PiSu <gryny> pozwalają mi zadać pytania jako ostatniemu, dziewiątemu członkowi, tak jak wczoraj, kiedy rozpoczynam zadawać pytania byłemu ministrowi finansów, panu Kluzie, ministrowi z rządu PiS, który, kiedy Amber Gold się rozrastało, stał na czele KNF, chodzi o pana Kluzę, który. Obecnie ma się bardzo dobrze w Bosiu, jako prezes Banku Ochrony Środowiska. To posłowie PiSu zaczynają mi przerywać. Rozpoczynają się wytyki pana posła Suskiego i tak te starcia wyglądają. Platforma nie ma tam proporcjonalnej reprezentacji. Jestem sam. Staram się dojść do prawdy. Nie, moim, nie, moim, nie moją winą jest to, że w 2006 roku pan Kluza jako minister finansów PiSu stworzył nieudolny nadzór. Odrzucono wtedy poprawkę Platformy rozszerzającą nadzór KNF na parabanki. Dlatego parabanki nie były kontrolowane przez komisję, na której, na której czele stał pan Kluza potem do 2011 roku, do października. Nie moją winą jest to, że pan Kluza. Nie poinformował samej komisji jako organu o tym, że taka sprawa Ambergold ma miejsce, nie poinformował prokuratora generalnego i wbrew porozumieniu z ABW nie poinformował służby specjalnej, jaką była ABW podporządkowana tuskowi. Rozumiem. Pamiętajmy ale pamiętajmy o tym, że Ambergold zakończyła swój żywot dzięki skuteczności ABW, dzięki tak, temu, ale że służba mieliśmy specjalna. Bardzo Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.